Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Zobaczmy, to jest okrzyk bólu Boga. Kiedy człowiek cierpi, Bóg cierpi. Bóg odczuwa ból serca. Ból serca. I Bóg cierpi, patrząc na mieszkańców miast, którzy doświadczyli znaków i te znaki nie zrobiły na nich właściwego wrażenia. To znaczy jakiego? Nawrócenia. To wszystko zmierzało do ich nawrócenia. W życiu człowieka są znaki gniewu i bólu Pana Boga. I one są szansą. Bóg okazuje mi swój ból. Często też ten ból, jeśli wierzymy Bogu, możemy go odczuć w sobie. Tak było ze świętymi. Skarżą się niektórzy, że Bóg ich nie kocha. Mają oczy, ale nie widzą. Jest w nich oczekiwanie na miłość czułą, ciepłą. Taką, która jest ich potrzebą. A tymczasem zauważmy, nie uwzględniają podniesionego głosu, nie uwzględniają jakiejś perswazji, nie uwzględniają oburzenia, sprzeciwu. Przecież gniew Pana Boga w Biblii jest wyrazem Jego miłości. Myślę tu o Starym Testamencie. Tam, gdzie Bóg się gniewa, tam oznacza, wyraża miłość, upomina. I to jest skrajne podejście do Izraelitów. Bóg się gniewał na nich, czyli ich miłował. Jak bardzo można się przyzwyczaić do jednego oblicza Boga, ciepłego, miłego, serdecznego. Ale Bóg potrafi, nazwijmy to, zmarszczyć czoło. Bóg potrafi powiedzieć mocno: opamiętaj się, dalej w ten sposób żyć nie wolno, nie można, zginiesz. Kiedy pojawi się grymas, niezadowolenie, tak bardzo trudno przyjąć to oblicze. My mamy problem z przyjmowaniem uwag, z upominaniem. Ktoś nas upomina, a my od razu patrzymy na tego człowieka jako na swojego, jako swojego wroga, nieprzyjaciela, przeciwnika. Nie kochasz mnie, Boże. Tego, którego kocham, tego doświadczam. Doświadczam każdego, którego za syna przyjmuję. Zobaczmy, jak Jezus doświadczył Piotra. Przeprowadził go przez zaparcie się. Ten pierwszy papież musiał być w taki sposób doświadczony. To uznał Jezus za sprawę ważną. Co proponuje Bóg? Nawrócenie, wór pokutny, popiół. Czym jest nawrócenie? Radykalną zmianą dotychczasowego stylu życia. Trzeba zmienić swoje postępowanie, ale to postępowanie poprzedza zmiana myślenia. Zacznij inaczej myśleć. Człowiek porzuca niejednokrotnie tradycję swojej religii, swojego kościoła, oddalając się zarówno od Pana Boga, jak też od wierzących. Przyjmuje w to miejsce inne tradycje, inne zwyczaje. Taki Halloween, straszne to jest. Przyjmujemy pogańskie obyczaje. Czasami to się zdarza również w szkołach katolickich, niestety. Nawrócić się to przestać traktować to, co widzialne, jako
najważniejsze w moim życiu, w miejsce Pana Boga. Nawrócić się oznacza mieć wiarę, powrócić do wiary, to znaczy powrócić do Pana, kierować się tymi zasadami, które daje nam Ewangelia. Uznać, że Bóg wystarcza, ale postawmy pytanie, czy Bóg nam wystarcza? Czy Bóg daje nam to, czego potrzebujemy, aby zostać zbawionymi? My myślimy o życiu doczesnym, a Bóg myśli o naszej wieczności. Tam, gdzie jest niewiara i grzech, potrzebna jest pokuta. Nawrócić się to stać się człowiekiem widzącym, słyszącym, a tym samym rozumiejącym, co mówi Bóg do mnie. Czy ja rozumiem, co Bóg mówi do mnie? Bo mogę te słowa tak bezwiednie przyjmować, bezrefleksyjnie. Zobaczmy, że kiedy życie człowieka jest pozbawione refleksyjności, jest wypełnione głupotą. Ludzie są głupi, kiedy nie są refleksyjni. Tam, gdzie brakuje refleksji, tam brakuje mądrości. Tam, gdzie jest grzech, tam, gdzie jest niewiara, potrzebna jest pokuta. I zauważmy, że każdy grzech w jakiś sposób, tak to obrazowo ujmując, wypłukuje moją wiarę, wypłukuje moją wrażliwość na Chrystusa, na modlitwę, na sakramenty święte. Nawrócić się to wejść w nową rzeczywistość, tym samym wychodząc ze starej rzeczywistości, będącej moją niewolą. Co jest moją niewolą? Co powinienem opuścić, zostawić, odrzucić? Trzeba stanąć w pewnym momencie życia na rozdrożu i uznać, tą drogą chcę pójść, nie tamtą. Nie można podążać równocześnie dwiema drogami. Nie można iść w jakimś rozkroku. Nie da się. Fizycznie to niemożliwe, ale duchowo także. Gdy człowiek pomimo napomnień Boga chce żyć po swojemu, usiłuje pogodzić jakby te dwie drogi. Drogę kłamstwa i drogę prawdy, drogę światła i drogę ciemności. Sprowadza na siebie rozdarcie i nigdy nie żyje naprawdę. Nigdzie nie żyje naprawdę. Ani w tym świecie, ani w świecie Pana Boga. Nawrócenie to pójście drogą wskazaną przez Jezusa, ale drogą prowadzącą do celu.